Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu miłosnym na miesiąc marzec bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy talii tarota 4 pory roku, następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Karty anielskie wsparcie w miłości i jako puenta podsumowanie tego czytania jedna karta z serii Klucz anielski, to są te małe niebieskie karteczki po prawej stronie, których pilnuje aniołek. Film składa się z dwóch części. Pierwsza część filmu jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko, dlatego zawsze zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, bądź znakiem ascendentalnym Waszego partnera. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Linki, które macie podpięte pod tym filmem, przeniosą Was i na stronę, gdzie można znak ascendentalny obliczyć, i na stronę, gdzie można zapoznać się bliżej z taliami kart, z których korzystam. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Zaczynamy rozkład dla par. Karty były tasowane, już je przekładam. Po lewej stronie będzie Wasza energia skorpiony, po prawej Waszego partnera. Będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i Panie, i Panowie. Każdy z Was wie, z kim tworzy relacje. Wyobraża sobie tutaj tą osobę po prawej stronie. I no, jeżeli mówię partner życiowy, to nie znaczy, że to jest tylko dla pań czytanie. Po prostu, tak jak powiedziałam, chodzi tutaj o osobę, z którą tworzycie związek i o której w tym momencie myślicie. Energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że karty po prawej stronie bardziej z Wami rezonują, z Waszymi zamiarami, odczuciami, przemyśleniami, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. A teraz już zaczynamy czytanie dla par. Co skorpion myśli na temat swojego partnera? 10 denarów. Co Wasz partner myśli o Was? Paź mieczy. Co skorpion czuje do swojego partnera? 7 buław. Co Wasz partner czuje do Was? Rycerz denarów. Jakie są plany, zamiary skorpiona względem partnera? 7 kielichów. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? 9 kielichów. Jak skorpion traktuje swojego partnera? 6 denarów. Jak Wasz partner traktuje Was? Paź kielichów. Co lub kto Was łączy? 2 miecze. Co lub kto Was dzieli? 8 kielichów. Jak będzie wyglądała Wasza relacja na początku marca? As kielichów. Połowa marca. 10 mieczy. I koniec marca. 10 kielichów. No kochani, ale macie po prostu roller coaster, jak to mówią. W tle czytania 4 buławy. Bardzo fajnie, bo to jest karta stabilizacji domu, rodziny, planowania wspólnego życia. No fajnie. Niektórzy się pogodzą, niektórzy wrócą do siebie. Wreszcie się spotkają po długiej rozłące, jakiejś podróży, w sprawach zawodowych. O co Wy tutaj, kochani, się nie możecie dogadać?
Zobaczmy tą dwójkę mieczy. Arcykapłanka. I dziesiątka mieczy, 10 kielichów. Fajne czytanie. Coś zmieni w marcu się. Coś się zmieni na lepsze. Skorpion myśli o rodzinie, myśli o domu. Być może myśli o małżeństwie. Jak już mnie znacie, mówię różne wersje, czasami chaotycznie. No trudno, taka jestem. Kochani, wyłapujcie po prostu karty dla siebie, tak? Informacje. Myśli o domu, myśli o rodzinie, być może myśli o wspólnym zamieszkaniu. Wszystko zależy od tego, jaki aktualny jest statut waszego związku. Czy to dopiero raczkujące partnerstwo, czy zaawansowane i już takie na półmetku osadzenia się gdzieś razem i stworzenia właśnie tej rodziny, zapuszczenia tych przysłowiowych korzeni i bycia razem, tak? Prawdziwego takiego związku, małżeństwa, partnerstwa. Co tu jeszcze? Może tą siódemkę była w... No dobrze. Jeżeli jesteście małżeństwem bądź związkiem z długoletnim stażem, mieszkacie razem, być może macie razem dzieci. Z jakiegoś powodu Skorpion jest, nie wiem, czy przemęczony, czy nieszczęśliwy. No ta siódemka była na pozycji serca i ta dziesiątka mieczy. Coś przerosło Skorpiona. Być może jakieś zmartwienia, być może natrętne myśli, być może... Bezsilność na pewne wydarzenia. Bo siódemka buław mówi o tym, że bronię się, że walczę o to uczucie, tak? Staram się zrobić wszystko, żeby pewne sprawy mnie nie przerosły, ale tutaj jednak niestety coś takiego między wami się wydarzyło, na co Skorpion nie miał wpływu i to jakby... Każe się Skorpionowi zastanawiać, bo tutaj nie wiem, czy Skorpion nie jest troszeczkę zazdrosny, zwłaszcza jeżeli partner często podróżuje gdzieś w sprawach zawodowych. Tymczasowe rozłąki, tak? Ósemka kielichów. No na jakiś czas nie widujemy się. Może jesteście w związku na odległości, też tak może być. Rzadko się widujecie. Długie są te rozłąki, tak? Karta pustelnika, taka samotność we dwoje. No i wtedy nasuwają się pytania, czy mnie nie zdradza, czy kogoś nie ma, czy czegoś nie kombinuje, czy nie kłamie, oszukuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta wyobraźnia nasza, po prostu fantazja, szaleje. Szukamy informacji, śledzimy, dowiadujemy się, czasami powiemy coś, co nie powinniśmy powiedzieć, bo właśnie zbyt emocjonalnie podchodzimy do pewnej sprawy. To jest jedna wersja. Druga wersja jest taka, że faktycznie tutaj były jakieś trudności między wami, ale coś się naprawi. No tutaj widzę, że naprawdę ten marzec jest przełomowy. Wszystko się wyjaśni. Kierujcie się intuicją. Ona was nie zawiedzie. Natomiast karty zostaną odkryte. To, co do tej pory było jakieś takie niejasne, tajemnicze, zastanawialiście się, podejrzewaliście partnera być może o coś, tak? Okaże się, że wszystko jest ok, że nie macie powodu do zazdrości. Nikt niczego nie ukrywa. Taka ostrożność tutaj też, widzę taką ostrożność w planowaniu przyszłości, tak? Jakieś wiadomości chyba do was dotarły i to jest taką kością niezgody teraz. No jest jakiś spór, nie możecie się dogadać, ale to minie.
bo być może jakieś plotki okażą się wyssane z palca, tak? Siódemka kielichów, no jakieś bzdury totalne, jakieś farmazony, które ktoś gdzieś tam, wiecie jak to jest, no czasami są życzliwe osoby, które tak naprawdę nam zazdroszczą udanego związku, czy jakaś sąsiadka, czy jakaś przyjaciółka, koleżanka, nie ujmując niczego przyjaciółkom, koleżankom, ale no kochani, no tak patrząc statystycznie, no to zazwyczaj rozpadają się związki, bo co? Bo on odszedł do mojej najlepszej przyjaciółki, albo ona zdradziła mnie z moim najlepszym kumplem, przyjacielem, tak? Więc tutaj też uważajcie na takie podszepty tych w cudzysłowie życzliwych osób, bo nie wiadomo, czy robią to po prostu, bo chcą wam pomóc, wesprzeć was, czy wrzucić swoje grosze pomiędzy was, żeby zrobić jakiś zamęt, żeby właśnie was pokłócić, skłócić, rozdzielić od siebie. Więc tutaj nie ufajcie żadnym plotkom, jeżeli już weryfikujcie każdą informację, bo to, że ktoś gdzieś tam coś widział, coś słyszał, jak głuchy telefon, tak? W ostateczności okazuje się, że to jest stek bzdur i nic więcej, bo ktoś, kogoś właśnie ta fantazja za bardzo poniosła. No i tak tutaj widzę, takiego skorpiona załamanego, bo ktoś być może coś powiedział. I skorpion w to uwierzył, w tą plotkę. No i doszło do kłótni jakiejś. Jak skorpion traktuje swojego partnera? No jest szóstka denarów, czyli jest taka wzajemność, tak? Takie partnerstwo, harmonia, konkret ze strony skorpiona. Skorpion chce po prostu tworzyć taki stabilny, normalny, konkretny związek, gdzie dbamy o siebie, gdzie się szanujemy, gdzie razem budujemy to nasze gniazdko, tak? Rodzinę. Wspieramy się. Skorpion oferuje każdą, jaką tylko może pomóc względem swojego partnera. Nawet być może finansową. Tutaj też jakieś rozliczenia widzę. Może jakieś alimenty w tle na dzieci są. Natomiast co myśli o was wasz partner? No też tutaj jakby ten paś kielichów pokazuje, że wyczekuje, wypatruje wiadomości od was. Po jakimś dłuższym okresie nierozmawiania ze sobą, cichych dni, jakiejś takiej no pauzy w relacji. Może któreś z was chorowało, jeżeli jesteście związkiem na odległość, no nie mogliście tutaj się spotkać, tak? Trzeba było uważać, z tego powodu obojgu wam było przykro. Wasz partner czuje, że oddalacie się mentalnie troszeczkę od siebie i zastanawia się, z jakiego powodu, co tutaj zrobić. Bardzo to przeżywa, bo jest paś kielichów. No i jak was traktuje? No dobrze was traktuje, tylko zbyt emocjonalnie podchodzi do pewnych wydarzeń i to być może właśnie stwarza jakieś konflikty pomiędzy wami. Chce się spotkać. Chce porozmawiać, chce się wytłumaczyć być może. Jest początek jakiejś miłości, bo ja mówię niekoniecznie tutaj stałe takie relacje. To mogą być jakieś świeże znajomości. Tylko mówię, skorpion jest nastawiony na to, że on chce sobie znaleźć albo żonę, albo męża, kogoś, z kim zamieszka, z kim stworzy rodzinę. Ma te wartości rodzinne, tak? Jakiś wzorzec idealnego związku i dąży do tego. Co na pozycji serca waszego partnera? Rycerz denarów. Pomalutku coś się rozwija. Chce się spotkać, chce się zobaczyć. Też wie, czego chce. Tylko nie chce nacisków. Jedni potrzebują chwili, żeby określić się w swoich uczuciach, inni do tych uczuć dojrzewają latami. Z
zamiary względem Was. 9 kielichów, no żebyście byli po prostu razem szczęśliwi, żebyście się dobrze bawili, żeby się spotkać, żeby zapomnieć o jakiejś. Złych momentach w relacji. Natomiast jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że łączy Was romans i on jest ukryty i nie wiecie, co dalej z tym będzie, jak długo będę czyjąś kochanką, jak długo będę dla kogoś tą trzecią osobą, tak? Bo już męczy Skorpiona takie spotykanie się od czasu do czasu, bo Skorpion być może ma świadomość, że związał się z osobą, która ma rodzinę. Ta rodzina w tle, tak? Małżeństwo być może jakieś. No czasami tak jest, że dajemy się wkręcić w jakiś układ. Na początku wygląda to pięknie, kolorowo, ale później no... Zastanawiamy się, po co nam to było. Więc tutaj też na marginesie może być taka sytuacja, że Wy świadomie wkręciliście się w jakiś romans. No i niestety ta tajemnica trwa. Musicie porozmawiać, kochani. Musicie sobie coś wyjaśnić. Król Kielichów, na spokojnie. Bez złośliwości, bez jakiegoś oporu. To są bardzo duchowe dwie karty. Karty, które mówią o ogromnej dojrzałości i wiedzy. Więc być może mieliście czas na to, żeby pewne sprawy sobie gdzieś tam w głowie poukładać i wreszcie się na coś zdecydować. Niektóre skorpiony uświadomiły sobie, że to jest prawdziwa miłość. No i co to, kochani, wychodzi? Dla tych, którzy są w romansie, początek miesiąca będzie naprawdę bardzo fajny, ale będzie obfitywał w bardzo dużo takich pozytywnych emocji, poczucie szczęścia, spełnienia, spotkanie udane. Niektórzy wrócą do swoich rodzin, inni świadomie się wycofają, żeby ta osoba mogła wrócić do swojej rodziny. A jeszcze inni pogodzą się z jakimiś problemami z przeszłości, wybaczą i dadzą sobie szansę po raz kolejny stworzyć udany, szczęśliwy związek. Tak tutaj, kochani, to wygląda. Te skorpiony, które planują małżeństwo do tej pory, być może ta przyszłość była niepewna poprzez informacje, które no, pandemia, tak? To wszystko w jakiś sposób odroczyło jakby w czasie Wasze plany. Teraz będzie można do tego jeszcze raz spróbować podejść i zorganizować tą uroczystość, o której marzycie, tak? Bo tu planowanie małżeństwa, świadomie, tak? Bo już wiem, że mogę, wiem, że chcę. 4 buławy. Przygotowywanie się do życia rodzinnego, do budowania domu o mocnym fundamencie, planach, dzieciach i tak dalej. No fajne czytanie, kochani. Tutaj też kto gdzieś tam pracował, od dawna się nie widzieliście i ten związek też tak przez to jakoś się oddalił. Będzie powrót. Będzie pełnia szczęścia. Bycie ze sobą razem, tak? Pełna, szczęśliwa rodzina. Kochający się ludzie, tworzący idealny związek. No dobrze, kochani, nic tu chyba więcej nie wymyślę. Sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny, być może tam coś więcej będzie. Natomiast bardzo
pozytywny marzec będzie. Naprawdę. Dużo miłości, takiego spokoju, uświadomienia sobie pewnych rzeczy, pewnych szans na to, żeby właśnie coś naprawić. Zobaczcie, mamy dwie dziesiątki, które dają dwudziestkę, czyli ten sąd ostateczny, tak? Czyli jeszcze raz możemy się cofnąć bądź skupić na jakiejś sprawie z przeszłości, pogodzić się, wybaczyć, dać sobie po raz kolejny szansę, uzdrowić coś, co bardzo nas martwiło, przygnębiało, ruszyć z jakąś sprawą, która unieruchamiała nas przez wiele miesięcy. Zbliżyć się do siebie, żeby nie wrócić do siebie i nie cierpieć w samotności, tak? Znaleźć rozwiązanie na to, żeby być razem. Dojść do porozumienia, coś wyjaśnić. Nie ukrywać się przed sobą, nie tworzyć tajemnic, sekretów. Zaufać sobie, zaufać swojej intuicji i rozpoznać prawdziwe uczucia. Na spokojnie. Jaka rada dla Was, moi kochani? Sześć buław. Wszystko, co złe już za Wami, udało Wam się coś wygrać, osiągnąć, zdobyć po raz drugi, zażegnać jakiś kryzys. Więc nie poddawajcie się, jeżeli Wam zależy ta siódemka buław. Walczcie o swoje uczucia. Na co, na kogo uważać? Rycerz kielichów. To jest Wasza karta. Czyli uważajcie same na siebie, żeby nie wierzyć w jakieś plotki, w jakieś informacje oderwane zupełnie z sufitu, bzdury kompletne. I to jest też karta, która mówi, żebyście nie wątpili, bo tutaj może ktoś się zastanawiać, a ja może pomyślę, jeszcze poobserwuję, poszukam, a może znajdę kogoś lepszego, a ja nie wiem, czy z tą osobą będę szczęśliwy, a może i tak w kółko Macieju, tak? No nie. Zacznijcie myśleć poważnie, dojrzale. Wyciągać wnioski z przeżytych doświadczeń. I nie wracać do trudnej przeszłości. Zamknijcie ją raz na zawsze, bo jak ona ciągle będzie wkradać się w Wasze obecne życie, to będzie mieszać, plątać, stwarzać jakieś konflikty. Po co Wam to? Wrażliwość, skromność, nieśmiałość w okazywaniu uczuć. Też tutaj nad tym trzeba popracować. Nie bójcie się mówić o uczuciach. Dobrze, zobaczmy teraz karty anielskie. Co nam powiedzą? Dla Skorpiona. Dawanie innym znać. No właśnie. Nie ukrywać się, nie uciekać. Jak tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby innym osobom, Wasza więź się umocni. No właśnie, mówcie o swoich uczuciach. Bo ta arcykapłanka to jest też taka skromność, taka delikatność, nieśmiałość. Nie mówię wszystkiego o sobie, nie mówię o swoich uczuciach, moich pragnieniach. Tylko tak, no, jak szara myszka troszeczkę gdzieś tam za zasłoną swoich tajemnic. Nie wiem, co zrobić i taka jestem niepewna troszeczkę. No tak jak właśnie ten rycerz kielichów. On jest taki też wrażliwy, też nieśmiały. Chciałby, ale się boi, potrzebuje odpowiedniej atmosfery. Dawajcie sygnały. Delikatne. Ale mówcie o swoich uczuciach, o swoich pragnieniach. Jeżeli coś Was dręczy, coś Was męczy, coś Was boli, mówcie o tym. I nie bójcie się, że ktoś pomyśli, że bzdury gadacie. Mówcie o swoich fantazjach, pragnieniach, to, co Was uszczęśliwia. To też działa w tą stronę, tak? Zacząć rozmawiać. Bo tutaj komunikacja na razie jest jakiś zgrzyt. Jeżeli się otworzycie, no komu macie zaufać, jak nie ukochanej osobie? Która Was zna od czubka głowy do stóp, tak? Można powiedzieć.
powinna, oczywiście, no jeżeli jest tą właściwą osobą, bo też różnie to bywa, ale jeżeli się kochacie, jeżeli wiele wspólnych, różnych chwil razem przeżyliście, no to znacie się jak łyse konie, no to komu zaufać, jak nie tej osobie? Trzeba rozmawiać. Rozmowa to jest naprawdę połowa sukcesu w związku. Nie ukrywajmy swoich emocji. Nie wstydźmy się ich. Nie tłumaczmy się sami przed sobą. Albo dla jego dobra nie powiem mu o pewnych rzeczach. Albo wstydzę się. Albo może wyśmieję mnie. No nie. Próbujcie. Oczywiście, jeżeli znowu ta dwójka mieczy tutaj wyjdzie i jakiś opór, natraficie na jakiś opór, ale ja czuję, że to jest wasza blokada, że właśnie jest problem w rozmawianiu na temat uczuć, emocji, o tym, co czuję, czego pragnę, jakie są moje potrzeby. Co nam aniołki na podsumowanie powiedzą? Podziel się swym niezamierzonym wewnętrznym bogactwem. No właśnie, Skorpionie. Zobacz, ile ty tych skarbów w sobie nosisz, a nie chcesz się podzielić. No ty bardzo chętnie się dzielisz sprawami materialnymi, ale tutaj jeszcze trzeba tę sferę duchową ruszyć. Duchowo-emocjonalną. Przepiękna karta, kochani. Idźcie za tą złotą energią Słońca. Uśmiech, radość, pewność siebie, odwaga, szczęście, miłość, pozytywne emocje. Tego wam, kochani, życzę na miesiąc marzec. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich, może dla jednego Skorpiona, nie wiem. Odsłuchajcie znak ascendentalny. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, a teraz zapraszam wszystkie samotne Skorpiony. Teraz będzie dla was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne Skorpiony na czytaniu miłosnym na miesiąc marzec bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane. Już je, kochani, przekładam. I patrzymy, co tam ciekawego w marcu w uczuciach u Skorpiona. Najpierw przeszłość. Dlaczego Skorpion teraz jest sam? Bo jest as buław. Obecna sytuacja, paź, mieczy. Połowa miesiąca, 10 buław. Nastawienie Skorpiona, paź denarów. Co karty radzą? Wieża. Przeszkody, rydwan. I koniec miesiąca, cesarz. W tle czytania 7 kielichów. Siedem kielichów, moje kochane Skorpiony. No i pytanie, czy wy za bardzo nie wybrzydzacie, bądź szukacie partnera idealnego, którego nie ma, bądź troszeczkę, no, macie jakieś wymagania, które są z górnej półki, może nierealne. Albo po prostu marzy wam się fajny związek, ale czy jesteście na niego gotowi? No właśnie, takie niezdecydowanie, troszeczkę mieszane uczucia, różne opcje. Tak naprawdę sami nie wiecie, czego chcecie. Co było w przeszłości? As buław. As buław mówi o tym, że być może wiele i jakiś było prób rozpoczęcia czegoś, może jakieś krótkotrwałe związki, romanse. Bardziej pożądanie i takie relacje na chwilę niż być może coś poważnego. Natomiast inna wersja może być taka, że po prostu zajęliście się pracą, tak? Odnoszeniem sukcesów zawodowych. I tutaj widać, że albo wy się jeszcze uczycie, moi kochani, studiujecie, bądź podjęliście pracę, na której bardzo się skupiacie teraz, tak? Często wyjeżdżacie, często podróżujecie. Jesteście w ruchu, zabiegani, zaganiani, zapracowani i po prostu no, nie ma czasu na stworzenie stałej relacji. Byliście tego świadomi, bo wiadomo, no, jeżeli
Nie mogę na ten moment znaleźć w swoim grafiku życiowym miejsca dla osoby, której poświęcę uwagę, uczucie, czas. Jestem tego świadomy, tak? No to nie decyduję się na starą relację, bo wiem, jakie będą tego konsekwencje, że skrzywdzę tą osobę, że skrzywdzę siebie, że prędzej czy później ten związek się rozpadnie, rozleci. No bo do tanga trzeba dwojga, tak? Jeżeli to nie jest czas na to i Wy o tym wiecie, że teraz kariera być może zawodowa jest ważniejsza, no to sami jesteście kreatorami swojego życia, tak? Obecna sytuacja, być może niektóre skorpiony piszą sobie tam z kimś, tak? Obserwują, rozglądają się, zaciekawione. Piszą, przeglądają gdzieś tam portale internetowe, poszukują, tak? Myślą o tym, ale bez jakiegoś takiego na razie entuzjazmu. Natomiast, no co, no ciężka sytuacja w połowie miesiąca. 10 była dużo pracy, dużo wysiłku. I naprawdę, no być może to nie jest dobry moment, żeby myśleć o domu, o związku, o rodzinie. Zobaczcie. Kręta i stroma droga do tych marzeń. Czy zbyt wiele wymagacie od siebie? Czy teraz akurat jest trudna sytuacja, żeby na ten temat myśleć? Ewentualnie wręcz przeciwnie. Wytrzymajcie jeszcze troszeczkę, a cel jest na wyciągnięcie ręki. Już go widać. Więc być może niektóre skorpiony już pomalutku dojrzewają do tej decyzji, żeby się z kimś związać, ale jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. To nie jest dobry moment, nawet mówią o tym karty, karta wieży, zrezygnuj na razie z tego, tak? Odpuść sobie. Bo znowu się zaskoczysz, bo znowuż być może przeżyjesz jakieś gwałtowne emocje, jakiś wstrząs, jakieś przeżycia, które mogą mieć odzwierciedlenie w przyszłości, więc na ten moment być może nie warto. Natomiast karta cesarza na koniec miesiąca pokazuje, że być może jak już opanujecie swoje sprawy zawodowe, będziecie wiedzieli, na czym stoicie, że ta praca nie jest zagrożona, że wszelkie obowiązki zawodowe są wypełnione i osiągnęliście sukces, tak? No doszliście na ten szczyt, ten awans, ta wymarzona firma, wymarzona jakaś posada, tak? Kariera jakby dobiega końca, ale w tym sensie, że staranie się, żeby dobiec na ten szczyt, tak? Już jesteście na tym szczycie i teraz możecie pomyśleć o kolejnych planach swojego życia. Podejmiecie jakieś rozsądne decyzje. Może pojawić się jakiś zodiakalny baran, mężczyzna bądź kobieta, od której albo Wy będziecie kilka lat starsi, albo ta osoba od Was, tak? Natomiast widzę już tutaj jakieś poważne takie życiowe rozważania o tym, czego skorpion chce, że jednak finansowo, materialnie czuje się bezpiecznie. Czas pomyśleć o tym, żeby no mieć kogoś, z kim tym szczęściem będziecie się mogli dzielić, tak? No właśnie, jeszcze król mieczy. Dojrzała, przemyślana decyzja. Wiem, czego chcę, zadecydowałam, idę w tym kierunku. No tak, na razie dużo pracy bądź nauki. Dużo pracy bądź nauki, dlatego karty mówią, nie zabieraj się teraz za nic, bo albo zawalisz sprawy w pracy, albo po prostu ten związek z hukiem się rozpadnie. No, karta świat. Zakończenie. No czasami trzeba pewne jakieś sprawy otwarte zakończyć, żeby móc wejść w kolejne jakieś sektory naszego życia, tak? Tak jak ta karta świat pokazuje. Pewien etap w moim życiu domyka się i jestem gotowy wejść w następny. Przygotowany. Nastawiony na to. Wyjazdy zagraniczne. Praca gdzieś za granicą. Czy ciągle gdzieś poza domem, tak?
To też może wpłynąć na to, że teraz to nie jest dobry czas na to, żeby go z kimś się wiązać, no bo przede wszystkim, żeby nie skrzywdzić siebie i tej drugiej osoby, bo ktoś się może zaangażować, pokochać nas całym sercem i później cierpieć poprzez rozłąkę, poprzez właśnie takie bycie poza tą relacją jakby. Więc tak to, kochani, wygląda. No właśnie, na razie Skorpion się zastanawia, dużo o tym myśli, obserwuje, ale jeszcze nie działa, bo jest problem. Natomiast wcześniej widać tutaj, że dużo, no taki, można powiedzieć, na trzy kielichy, czyli dobra zabawa, na spotkania, imprezy, krótkotrwałe jakieś relacje, bez jakiegoś zaangażowania i takich konkretnych planów na przyszłość. I tak to wygląda, moi kochani. Jaka rada dla Was? Królowa denarów. Jak już osiągniecie to stanowisko i to maksimum zawodowe, do którego dążycie, no już zacznijcie pomalutku stabilizować swoją sytuację, tak? Królowa denarów to jest ktoś, kto myśli o dziecku, o rodzinie, o tym, żeby gdzieś znaleźć to swoje miejsce, stworzyć, zbudować prawdziwy związek i założyć rodzinę. Być może jakaś kobieta spod znaku panny, byka bądź koziorożca jest Wami poważnie zainteresowana. Mówię tutaj teraz do panów, skorpionów. Na co, na kogo uważać? Siedem kielichów, żeby nie cudować, nie wymyślać i ciągle gdzieś tam żyć, bujać w obłokach, tak? Nie szukać ideału, bo nie istnieje. Szanować to, co los, to, co los przygotuje dla nas, tak? Uszanować to. I nie wymyślać, nie zastanawiać się. Zejść trochę na ziemię, skorpiony, no. Ta przemiana w Was zajdzie już na koniec miesiąca, koniec marca, początek kwietnia, jakieś stanowcze postanowienia. Taka pewność siebie. Wiem, co chcę, wiem, jak będę działał i zaczynam to realizować. Zobaczmy, co powiedzą nam karty miłosne. Kochaj najpierw siebie. O, proszę bardzo. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. No właśnie, ten szacunek, tak? Ta królowa denarów o tym mówi. Wartości wyniesione też z domu. To, czego nauczyła mama, co pokazała, być może Wasi rodzice bardzo się kochają, tworzą fantastyczny związek. Mają wspaniałego syna bądź córkę, skorpiona, który dobrze się uczył, odniósł karierę zawodową, no i teraz chcieliby, żeby sobie ułożył życie. Bo przez lata wpajali mu dobre wartości, tak? Starali się, żeby wyrósł na dojrzałego, mądrego, odpowiedzialnego człowieka. Więc tutaj być może w tym kierunku trzeba też spojrzeć na wzorce. Na wzorce. Jeżeli sami troszeczkę się gubimy, nie wiemy, czego szukamy, kogo szukamy, czego chcemy. Jeżeli nie rodzice, może dziadkowie, bądź ktoś z otoczenia. Ktoś, kto może być przykładem. Żeby w pewnych momentach swojego życia zastanowić się, że nie tylko praca i kariera i gonienie za tą materią, tylko w pewnym momencie mamy już to, co chcieliśmy osiągnąć i już wystarczy. I teraz trzeba się skupić na innych sektorach naszych pragnień życiowych. Oczywiście, jeżeli takie pragnienia odnośnie założenia rodziny i bycia w stałej relacji macie. Bo różne są ścieżki życiowe, inni wolą wybrać, że tak powiem, ścieżkę bycia wiecznym singlem, tak? Nie wiązania się z nikim, tylko być osobą niezależną. Dobrze, zobaczmy teraz, co tutaj nam aniołki dopowiedzą. O, proszę bardzo.
Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. No na pewno talent do zarabiania pieniędzy, nauka, rozwijanie swoich umiejętności, kształcenie się. To raz. Ale też ten denar to jest konkret, to jest powaga sytuacji, to jest umiejętność właśnie zadania sobie pytania, czego ja tak naprawdę w życiu chcę i zrobienia tego, i dążenia do tego. Bycie numerem jeden dla siebie samego i dla otoczenia. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich skorpionów, może dla jednego. Piszcie w komentarzach, jak to wygląda. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego w marcu, dużo miłości, rozwagi, no i tak nie przemęczajcie się w tej pracy. Natomiast jeżeli czekają Was jakieś ciężkie egzaminy, jakieś dużo nauki, pracy bądź skupienia się na jakichś nowych inwestycjach, projektach, budowaniu firmy, no to faktycznie nie rozpraszajcie się teraz, bo coś za coś. Po kolei, tak? Nie rozdrabniać się, nie trzymać kilku srok za ogon. Najpierw jedno coś porządnie wykonajcie i zabierajcie się za drugie, bo tak to wszystko runie i nie będzie ciekawie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do kolejnego razu.